Bitch. Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj będziemy tuningować nowy samochód, który został dodany do gry. Przez niektórych nazwany samochód do hot dogów. Może wiecie dlaczego? Bo ja jakoś nie kapuję, o co tu biega. Tak czy inaczej jest to van Yoga. Jest nowsza Yoga też w GTA, gdzieś tutaj na dole. To też jest taki van Yoga. Jak to brzmi? No dobra, nieważne. Gdzieś on tutaj był i on miał też chyba sporo opcji tuningowych. No ale zobaczmy tego w stylu retro w takim razie. Nie będziemy się tutaj podniecać jakimś starym autem. Znaczy w sumie to jest stare. Najważniejsze w tym samochodzie jest fakt, że kosztuje niecałe 200 tysięcy dolarów. A zobaczcie, ile ja mam kasy. Więc nie wiem, czy mi starczy na jako taki tuning. Ale no zobaczymy, może coś się uda zrobić. Chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że teraz nagrywam już zupełnie nowym sprzętem i niektóre rzeczy mogą być nie takie na tym filmiku, w sensie może być dźwięk niesynchronizowany albo coś. Jeszcze pracuję nad tym wszystkim, ale też staram się, żeby to wszystko było ładne, żeby wyglądało lepiej. Tak czy inaczej teraz gra GTA ogólnie powinna wyglądać ładniej, wygląda ładniej, no i powinna być płynniejsza na wideo, którym będziecie oglądać. Zawsze jakoś gdzieś tam ta płynność no nie była zachowana ze względu na to, że jeden komputer nagrywał i jeden komputer obrabiał też grę, w sensie obsługiwał grę, a teraz to wideo powinno być znacznie płynniejsze, ale to zobaczymy. Jeszcze szereg ustawień muszę popatrzeć zanim będę mógł, wiecie, osiągnąć taką jakość, jaką będę chciał. A też to jest za sprawą, właśnie wideo pojawiło się troszeczkę później dzisiaj, dlatego że musiałem się niestety z tym wszystkim bawić dość długo i wczoraj i dzisiaj, tak więc no, trochę czasu mi to zajęło, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, bo efekt końcowy musi być zawsze w porządku, tak? Więc ja jedę po naszą Yogę i zobaczymy, co ona będzie miała za opcje tuningowe, bo to mnie najbardziej interesuje. Już widziałem parę stuningowanych modeli i widziałem, że chyba możemy tam dodać jakąś rurę wydechową z boku, co śmiesznie wyglądało. Tutaj taki niefart trochę, bo kupiłem sobie nie ten garaż, co trzeba. Chciałem kupić w innym miejscu, a kupiłem tutaj. Nie wiem o co chodzi. O, chyba właśnie samochód dotarł do celu, nie wiem czy to jest tutaj. Yoga, jest sobie tutaj. Sprawdźmy co to za jeden. No przód jest strasznie krótki. Nie wiem, przypomina mi chyba, nie wiem co mi przypomina, jakiś stary samochód, który kojarzę gdzieś z dzieciństwa. Gdzieś tutaj, ale nie wiem, może Żuk, właśnie, to był chyba Żuk, taki podobny dosyć. Znaczy, ten jest oczywiście szerszy od Żuka. I Żuk miał trochę inny kształt może tej maski. Jeśli można to nazwać maską, to jest strasznie małe, to wszystko to tutaj z przodu. Ogólnie samochodzik, ja już nim jeździłem stuningowanym, no i muszę przyznać, że jest niestety strasznie wolny, ale zobaczcie, możemy chyba tutaj wsiąść z boku i mamy odsuwane drzwi, trzeba to sprawdzić. Nie wiem, czy uda mi się... Okej. Są odsuwane drzwi, także bardzo fajnie, taki gangsterski samochodzik. Natomiast ja już jeździłem stuningowanym i on nie był zbyt szybki. Oczywiście nie był to jeszcze mój samochód, bo sobie chciałem go zakupić na odcinku i sprawdzić. Natomiast no, jest taki... No wolny, tak? No cena wskazuje na to, że jednak nie będziemy nim zapierniczać tam 300 km na godzinę, tylko będziemy jeździć powoli gdzieś tam po mieście i się po prostu lansować. No, może opcje tuningowe sprawią, że ten samochód naprawdę nabierze jakiegoś specjalnego charakteru. Mam nadzieję, że uda się coś ciekawego zrobić. Yoga Classic. Let's go. Zobaczmy, co ona tutaj ma. Naprawiamy. Możemy najpierw zobaczę, za ile możemy w ogóle sprzedać. Bo to jest dla mnie ważna informacja jednak przy takiej małej ilości kasy. A samochód nie zachwyca, więc... 117 tysięcy, no całkiem nieźle, ale zobaczcie, kilka opcji tuningowych tutaj jest. W końcu jakiś samochód po kilku aktualizacjach, gdzie pojawiały się cały czas motocykle. Samochód to jest dla mnie miła odmiana. Rama.
możemy sobie takie stopnie zainstalować. Okej, okay. Podobają mi się. Silnik. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj... Nie, to tylko ulepszenia tych, tak? Tu możemy... O właśnie, o te widechy mi chodziło po boku. Podwójny wydech. Pyk, jest. No i właśnie, teraz te progi troszeczkę zasłaniają ten wydech, ale z drugiej strony, jak ktoś będzie na boso wchodził do samochodu, to się o ten wydech nie poparzy, bo on nie pomyśli sobie, że to jest stopień i nie nastąpi na niego, więc stopień się przyda. Ja to mam te swoje teorie spiskowe, nie? Myślę, że zostawimy takie reflektory, jakie są, zestawy neonowe. No moglibyśmy, tylko że są drogie. No nie, to drogie są. Nie, no to... Ja nie wiem, czy ten samochód nadaje się do neonów. W sumie można by zainstalować... O, shit. Można by zainstalować, ale... Ale... Co to jest? Możemy go zrobić w takim stylu Rusty. W takim rudym stylu. Zobaczcie, fajnie. Rupieciarnia, przerdzewiały. Okej, okay, ale możemy też zrobić taki, już wiem dlaczego, nazywali go ludzie na czacie hot dogowus. Hot dogowus. Chihuahua hot dogs. Ale mamy też kilka innych malowań, które można sobie wybrać. Właśnie, ciekawe czy można zrobić samochód stylizowany na drużynę A. Już nie pamiętam jakie oni mieli tam malowanie. Ale malowania są ogólnie bardzo fajne, podobają mi się. No i możemy sobie zrobić Chihuahua hot dogs. Wóz z kiełbaskami, tak się nazywa to malowanie. Tablica, no tutaj nic specjalnego, to wiemy. Chyba dużo osób wybrało to malowanie Chihuahua. Kolor podstawowy, chromowanego w ogóle nie widać. Ale weźmy sobie na przykład różowy. Jak myślicie, jak będzie wyglądał różowy? Moment, gdzieś mi tu mieliśmy jakiś taki. O. Taki jeszcze gorący róż. Ja pierdzielę. W sumie dobra akcja promocyjna, bo zobaczcie. Hot dogi będą się rzucały z daleka. Ale z drugiej strony nie wiadomo, czym by były nadziewane. I w ogóle, no nieważne. Dobrze, możemy zrobić pod kolor tego malowanie. Jakie hot dogi. No nie wiem, ciężko mi... ciężko, ale fajnie, że Rockstar ma takie poczucie humoru i robi takie ciekawe rzeczy niekiedy. A zwłaszcza, że samochód wcale nie jest drogi, a zobaczcie, mamy sporo tych opcji do stosowania i możemy albo zrobić takiego gangstera, albo coś zupełnie innego. Zaraz zobaczymy, jak wygląda na felgach luksusowych. To też jestem ciekawy. No, dajmy na przykład taki kolorek. Pyk. Kolor dopełniający jeszcze jakiś jest. Zaraz zobaczymy. No tak myślałem, że to będzie ten kolorek. Ja bym... Może jakiś taki ciemniejszy. Antracytowa czerni. Podoba mi się. Dopełniający. A co tu się zmienia? Coś się musi zmieniać, ale co? Czy coś we wnętrzu? Nic nie widzę, żeby się zmieniało. Więc zostawimy tak jak jest. Emblemat? Gdzie możemy mieć? Nie wiem. Niby płacimy za to 18 tysięcy, a nigdzie tego nie widać. Okej. Okay. Dach. Już myślałem, że można ściągnąć dach. Ale możemy mieć taką osłonę przeciwsłoneczną. Okej, okay, fajne. Progi. Takie coś. Właściwie to w progach powinien być ten stopień, no nie? No dobrze, jedziemy dalej. Zawieszenie. Pyk! O skubaniec! Patrzcie, gnoja! Ja pierdziut! No to ładnie go zgniotło. Niech będzie. Klapa. Podoba mi się. Spoko. Skrzynia biegów tutaj nie, bo nie chcę go ulepszać. Rodzaj kół, luksusowe. Ja pierdziu. Można felgi zmienić. No shit. Tylko te felgi luksusowe nie będą pasować. Ja myślę, że bardziej jakieś lowriderowe by tutaj wcisnąć. W sumie fajnie by było, jakby pododawali więcej felg. Takie szprychowe są fajne, no nie? Okej. Możemy zobaczyć jeszcze SUV-owe felgi. Czy są jakieś ciekawe? Czy będą pasowały, no? Może takie?
Śmieszne to jest. No to, dobra, jedziemy dalej. Kolor cool. Takie ciemne. Może pod kolor tej kiełbaski, albo o takie, pod kolor tego malowania. Dobra, koła, co tu możemy jeszcze zrobić? Projekty? O tak, koniecznie. Powinniśmy jeszcze dodać jakiś akcent biały gdzieś tutaj na samochodzie, żeby te koła się fajnie komponowały z tym wszystkim. Okej. Okay. Podoba mi się ta drezynka. Chyba zostawię ją na dłużej. Limuzynowe szybki. Cyk. No i tyle. Skończyliśmy malować drezynkę i patrzcie, jaki fajny ludzkowóz. Ho, ho, ho. Cyk. Elegancko. Zobaczmy śmierdziela. Ej, macie pomysł? Co te dodatkowe kolory robiły? Jak macie, to piszcie w komentarzach. Czy coś od spodu zmieniały? A może to chodzi o jakieś dodatkowe malowanie? Jakbyśmy tam malowanie zmienili, to może coś by się zmieniło wtedy w samochodzie? No jakoś tak nie mam jakby pojęcia. Dobra. Zobaczymy, czy jakaś laska będzie chciała wsiąść do mojego wozu. Jedziemy na bitches. Tak zauważyłem teraz jeżdżąc z nim sobie, że bardzo fajnie się skręca w sumie przy takich wyższych prędkościach. Naprawdę jest dość zwrotny. Wow, jak na taki samochód. Jest fajnie obniżony. Wiecie co, ja jechałem takim już ulepszonym i on też nie jest jakiś super szybki, dlatego go nie ulepszałem. No i też nie mam kasy na to. Będę musiał sobie zarobić w GTA. A jednak też nie będę kupował szarków, żeby specjalnie stunigować ten samochód. No dajcie spokój, żeby tam jakoś super przyspieszał. Ale jest i tak ciekawy, no nie? Fajnie, że jest tyle opcji tuningowych. I że możemy w nim sporo pozmieniać i dostosować go. W sumie jak na samochody, które ostatnio były dodawane, no to ten wypada całkiem fajnie pod tym względem. Jedziemy teraz na bitches. Tutaj z tyłu mam dużo miejsca, żeby je ugościć. Więc może coś z tego będzie. Zobaczymy. No i gdzie one są? Chyba trzeba poczekać do nocy, tak myślę. Bo gdzieś spierniczyły. Tak. Ale na szczęście jest już zachód słońca. To wystarczy chwilę poczekać i same tu przyjdą. Kurczę, wypatruję tu ich i wypatruję, ale żadna nie chce zrobić mi hot doga chyba. Się pochowały. Cholerne baby. Moment. Coś tam stoi chyba? Nie, to jakiś facet idzie. Faceta nie upolujemy tym. Chociaż nie wiadomo, może facet skusiłby się na kiełbaskę. O, cześć. Ale jesteś ładna. Nie możesz zabrać prostytutek do tego pojazdu? Czemu? Siadaj! What was that? To jest mój parówkowóz. Chodź zrobić mi hot doga. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, może te będą chciały. Elo? No nie. No dobra. Może chociaż sobie odbiję za tuning samochodu. Sprawdzimy przy okazji, czy uda się przestrzelić dwie głowy snajperką. Naraz, jednym strzałem. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą, bo się spłoszą. Ustawimy się tak. I uwaga. No, nie ruszaj się! Ja wiem, że mój samochód ci się podoba, ale... Cholera! W jednym rządku, proszę. Bo robimy zdjęcie. Kurde. Uwaga, uwaga. Uuuu, yeah! Dobrze, czy mają jakąś forsę? Trzeba to sprawdzić. No, coś tam miały. Okej. Okay. Czyli co? Parówkowozem niestety nie przewieziecie żadnej pani, żadna się nie skusi na taki samochód. Niestety, no, nie oszukujcie się. Takie są realie. I tyle. No, więc... O, parówkowóz. Do jazdy, do szpanowania i do pośmiania się, bo jest śmieszny, śmiesznie wygląda. Ale raczej takich osiągów za dobrych to on nie ma, więc no, jeśli wydacie te 200 tysięcy na niego, no to myślę, że i chcecie się nim ścigać, to myślę, że będziecie trochę żałować. Chociaż całkiem nieźle skręca, jeśli chodzi o takie parametry jezdne. Bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.